Czy masz świadomość? Obywatelu, twój smartfon to agent werbunkowy, który każdego dnia staje się coraz bardziej inteligentny. A ty? Andrzej Zybertowicz. Żyję we Włoszech, kraju, w którym gesty i zachowania ludzi zostały całkowicie przekształcone przez wszechobecne telefony komórkowe, urządzenia, do których zapałałem wielką nienawiścią i szczerą odrazą. Ich wpływ na stosunki międzyludzkie jest po prostu niszczycielski. Giorgio Agamben. Przemysł, który umożliwia nam cyfrowe, nowe życie, jest najbogatszym przemysłem na świecie. Dlatego to lobby ma środki na zadbanie o to, byśmy codziennie wszędzie słyszeli, widzieli i czytali, jak dobre, nie, jak mega, super, zajefajne jest wszystko to, co się nam proponuje. Manfred Spitzer. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, między innymi autor książki Samobójstwo oświecenia. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Dzień jest szczególny, nagrywamy go w dniu, Światowym Dniu Bez Telefonu Komórkowego, 15 lipca 2023. Panie profesorze, co to znaczy, że ekran naszego smartfona jest lustrem weneckim, przez które jesteśmy obserwowani my i nasze dzieci? Lustro weneckie jest asymetryczne, to znaczy tylko ci, którzy są z jednej strony, mogą widzieć dokładnie, co robi ktoś, gdzie? W pokoju policyjnych przesłuchań. On może obserwować, nie tylko słyszeć, co ktoś mówi, widzieć gesty, reakcje, mikroekspresje. Otóż ekran smartfonu wydaje się być miejscem, przez które mamy oknem, przez które patrzymy na świat. Niewinny wyświetlacz, ale w istocie chłonie niemal wszystko, co robi użytkownik. Współczesne smartfony mają kilkanaście rozmaitych sensorów. Pewno niedługo będzie ich jeszcze więcej. Na przykład akcelerometr, czyli przyspieszeniomierz, który analizuje ruch ręki człowieka. Dzięki temu działają krokomierze, prawda? Ale można, instalując bez wiedzy użytkownika odpowiedni program, ustalić, czy sposób, w jaki trzyma w ręku smartfon, nie znamionuje początków choroby Parkinsona. A więc mamy asymetrię. Z jednej strony ci, którzy zasysają dane ze smartfonów, mogą wiedzieć prawie wszystko to, co robimy i wnioskować z tego, co myślimy, a my nawet nie wiemy, do kogo informacje na nasz temat spływają. A skąd pochodzi metafora lustra weneckiego? Pochodzi z pokoju przesłuchań. Każdy pewno przypomni sobie jakieś kryminały, niekoniecznie amerykańskie, mogą być także francuskie, gdy w pokoju przesłuchań jest przykuty na przykład do stołu podejrzany, wchodzi policjant lub policjantka, cała ściana jest pokryta lustrem, za którym stoją przełożeni policjanci, jego koledzy, obserwują, jak się przesłuchiwany zachowuje. Albo on jest tam sam i czekają, aż skruszeje. Jak długo będzie czekał w niepewności, obserwują jego stan psychiczny. Tak samo smartfon pozwala na o wiele bardziej precyzyjne obserwowanie stanu psychicznego użytkownika. Tak, ja pamiętam pierwszy raz zetknąłem się z metaforą lustra weneckiego i nowych technologii w książce Szoszany Zubow, Wiek kapitalizmu i inwigilacji. Państwu bardzo polecam tą książkę. A co to znaczy, panie profesorze, że smartfon jest agentem werbunkowym, który każdego dnia staje się coraz bardziej inteligentny?
Pan o tym wspomniał na konferencji, uwaga, smartfon w Katowicach w tym roku, kilka tygodni temu. Zanim na to pytanie odpowiem, jeszcze drobny niuans. Pamiętam, jak dla mnie wiele mówiące było, gdy na jakiejś konferencji, dzisiaj to jest powszechne, IBM rozdawało gumowe nakładki na kamery tabletów i laptopów. Otóż, żeby uchronić się, jedynym skutecznym sposobem, żeby uchronić się przed szpiegostwem cyfrowym, jest analogowe, materialne zabezpieczenie. Bo te cyfrowe zawsze mogą być jakoś zhakowane. Więc proszę zwrócić uwagę, jeśli chcemy chronić się przed tym, żeby ktoś nas nie szpiegował, musimy wrócić do starych technologii przedcyfrowych. Agentem werbunkowym dzisiaj w prawie wszystkie aplikacje cyfrowe zaszywane są technologie uzależniające, które mają spowodować, żebyśmy z tych aplikacji korzystali jak najczęściej, a jak się z nich wypniemy, żeby coś nas w podświadomości swędziało i czuli nie dającą się powstrzymać potrzebę ponownego skorzystania z tej aplikacji. A w jakim celu mamy jak najwięcej godzin być przypięci do ekranu smartfona, telewizora, komputera? Bo na tym polega model biznesowy Big Techów, firm grupy GAFAM, chociaż oczywiście nie tylko, czyli Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Model biznesowy, żebyśmy spędzili jak najwięcej czasu i klikali w reklamę. Klikając, przyswajamy wzorce logo, przyswajamy przekazy związane, na przykład pijąc Coca-Colę, nie tylko zaspokajasz pragnienie, jesteś częścią jakiejś wspólnoty. Cofnę się w czasie, bo ten mechanizm werbunkowy tam zobaczyłem po raz pierwszy. Jest rok 1988. Jestem na stypendium badawczym w Oxford University. Idę do Junior Common Room, czyli do pokoju, gdzie studenci i doktoranci się spotykali. W którymś momencie grupa kilkudziesięciu osób ogląda telewizję i w przerwie filmu jest reklama Coca-Coli. Chłopak stoi w parku na alejce, do niego podbiega dziewczyna, skacze mu w ramiona, oboje wirują i wspaniała muzyka mówi, że Coca-Cola łączy ludzi. I w tym momencie jeden ze studentów krzyczy, to kłamstwo. Świat nie jest taki piękny, życie nie jest takie cudowne. Do czego ta reklama go miała zwerbować? Nie tylko do tego, żeby pił Coca-Colę, tylko żeby akceptował świat, w którym człowiek może się cieszyć Coca-Colą. Żeby postrzegał ofertę wielkiej międzynarodowej korporacji jako klucz do szczęścia. Wystarczy, że nauczy się smakować, rozsmakuje się w Coca-Coli, nauczy się ją dzielić z innymi ludźmi i szczęście, błogość będą jemu bliskie. Ale od tego czasu, pamiętajmy, to było 35 lat temu. Od tego czasu technologie oddziaływania na psychikę ludzi zostały sprofesjonalizowane i technologie dłubania w podświadomości zostały udoskonalone i umasowione. Udoskonalenie polega między innymi na spersonalizowaniu. W momencie, gdy YouTuber w efekcie swojej ewolucji intelektualnej zaczyna przechodzić w stronę motywów konserwatywnych, to firmy, które oferowały mu produkty do reklamy, które zawierały z nim umowy sponsoringowe, odcinają go nagle od tlenu. Gdy zaczyna mieć przekaz niepasujący wyobrażeniom postępu ludzi z YouTube'a, nie ma szans na monetyzację jego materiałów.
może odnosić sukces w ilości lajków, reklam i innych rzeczy, jeśli swoim przekazem werbuje do pewnej ideologii. Ideologii o wiele mniej niewinnej niż ideologia szczęścia dzięki chłodnej butelce coli. Ideologii, którą hurtowo możemy nazwać na przykład określeniem wokizm. Tutaj przypominam, bo jeszcze chciałbym zapytać o ten drugą, o to pytanie, które pan zadaje w tym cytacie, które prezentowałem na wstępie naszej rozmowy. Czy my jesteśmy bardziej, czy każdy z nas jest, nadąża za tą inteligencją maszyn? Nie mamy żadnych szans w starciu ze smartfonem. Ja tu przywołam w starciu ze smartfonem. Jednostka ludzka nie ma żadnych szans. Tylko grupa może mieć szans i państwo, jeśli wprowadzi regulacje. Przywołam argument z książki Samobójstwo oświecenia. Ta argumentacja została pogłębiona w mojej najnowszej książce Cyber kontra Real, cywilizacja w technopułapce. Ale przywołam argument z książki Samobójstwo oświecenia. Gdy polemizuję z poetą, z wybitnym poetą Adamem Zagajewskim, który mówi, żeby nie bać się komputera i mówi, jak to kiedyś ludzie bali się twórcy maszyny do pisania. Że twórcy oswoili się z maszynami do pisania, teraz się oswajają z komputerami i nic złego się nie wydarzyło. Tylko Adam Zagajewski w tym przykładzie nie rozumie tego, że dzisiejszy komputer nie jest maszyną do pisania podłączoną tylko do drukarki, tylko jest podłączoną do internetu, czyli do całego dziedzictwa ludzkości, do wszystkich jej osiągnięć i wszystkich paskudztw. A te drugie obejmują coraz bardziej doskonalone techniki manipulacyjne. Różnica jakościowa polega na tym, że ludzie zawsze wobec siebie stosowali podstęp, okłamywali się, zwodzili, jednym szło to lepiej, drugim gorzej. Ale nigdy nie było to na masową skalę, nie było to tak precyzyjnie spersonalizowane i sprofesjonalizowane. A nowe systemy AI powodują, że skala masowej personalizacji będzie i profesjonalizacji, manipulacji będzie większa niż kiedykolwiek udało się jakiemukolwiek człowiekowi w dziejach naszego gatunku to zrobić. Otóż biorę do ręki smartfon, w którym mam dostępne aplikacje, z których nawet te najbardziej niewinne, treningowe, żywieniowe, mają pozaszywane moduły uzależniające, mają umowy sponsoringowe z wielkimi korporacjami sprzedającymi niezdrowe pokarmy pod hasłem radzenia sobie z otyłością na przykład. Chodzi o to, żeby człowieka zawerbować najpierw, żeby jak najwięcej czasu w tym spędzał, w kontakcie z tym urządzeniem, a potem, żeby wartości, które dominujące podmioty w tej grze, czyli Big Tech, uznają za właściwe, za postępowe, zaakceptował. Nie musi wcale ulegać żadnej perswazji. On przy okazji będzie miał przekaz, że każdy racjonalny, nowoczesny, inteligentny, empatyczny, niewłaściwe z tych słów można skreślić, a właściwie podkreślić, człowiek myśli tak, a nie inaczej. Nie można wygrać z firmą, która ma setki miliardów zasobów do dyspozycji, może wynająć wybitniejsze umysły, żeby pisały najsprytniejsze manipulacyjne apki, a już dzisiaj wspiera się różnymi systemami sztucznej inteligencji. Podejrzewam, że korzystając ze zwykłego smartfona, z różnych aplikacji, wykorzystujemy bardzo różne systemy. Jeden system sztucznej inteligencji jest, który wspomaga nas przy korzystaniu z GPS-a. Tracimy kompetencje radzenia sobie w przestrzeni. Inny system, gdy daje nam automatyczne tłumaczenia w czasie rzeczywistym, po co się uczyć języka obcego, po co wkładać nacisk. Jeszcze inny system zaaranżuje nam koncepcję urlopu,
z pełnym wsparciem, prawie pełnym wsparciem logistycznym i tak dalej, pod hasłem pomagania nam, zwiększania naszej wygody, pozbawia nas się potrzeby bycia odpowiedzialnymi za, już nawet nie za innych ludzi, ale także za swoje własne życie. Pan jako jedna z niewielu osób na świeczniku w debacie publicznej mówi o ideologii technoentuzjazmu, że jest ona najniebezpieczniejsza z dzisiejszych ideologii. Podkreślam to, ponieważ no, przerzucamy się w tej debacie publicznej, wspominając a to jedni o komunizmie, drudzy o kapitalizmie, jedni o socjalizmie, czy kolejni o turbokapitalizmie, neoliberalizmie, a ten technoentuzjazm jest jakby poza sferą kąta patrzenia osób ważnych i wpływowych w debacie publicznej. Dlaczego pan uważa, że ta ideologia technoentuzjazmu jest właśnie najniebezpieczniejsza i dlaczego tak mało o niej dzisiaj mówimy? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. To jest bardzo ważne pytanie, a spróbujmy zrobić taki nagłos, eksperyment myślowy. Gdybyśmy mieli zrobić ranking istniejących na świecie, wyznawanych świadomie lub nie, dojrzale lub nie, ale faktycznie ukierunkowujących ludzkie myślenie i działanie. Ranking różnych ideologii. I pod kątem ich największego stopnia zagrożenia dla człowieka. Prawda? To co byśmy zrobili? Bez wątpienia za słowem faszyzm kryje się jakaś treść. Chociaż jak wiadomo, argument ad Hitlerum i posługiwanie się na lewo i prawo bez większego namysłu zarzutem jesteś faszystą, pozbawia to słowo znaczenia, ale sądzę, że znaleźlibyśmy ludzi, którzy w jakimś względnie precyzyjnym rozumieniu tego pojęcia są faszystami. Byśmy znaleźli rasistów, byśmy znaleźli zwolenników ideologii czy wartości pro-life i zwolenników abortion is okay. Aborcja jest nie tylko dopuszczalna, ale jest w porządku, prawda? Jest nawet w pewnym sensie czymś pozytywnym, niemal zabawowym, jak się patrzy na niektóre reakcje i miny. Mamy zwolenników islamizmu, którzy by chcieli robić dosłownie rozumianą świętą wojnę z niewiernymi. Mamy zwolenników idei ateizmu, którzy uważają, że religie odwracają, pozbawiają człowieka zdolności racjonalnego oglądu świata i trzeba z religiami się jakoś rozprawić. Ale pytanie jest, według jakich kryteriów byśmy uporządkowali stopień niebezpieczeństwa? Na pewno jednym z tych kryteriów powinno być i na ile, jak szeroko jest jakaś ideologia rozprzestrzeniona, jak wpływowi są jej wyznawcy i jakie konsekwencje wywiera jej wyznawanie. Jeśli byśmy zdefiniowali technoentuzjazm jako zbiór przekonań mówiących, że technologia przyniesie rozwiązania wszystkich ludzkich problemów. Takie przekonania Eugeniusz Morozow, lewicowy, ale wybitny analityk nowych technologii, nazywa technologicznym solucjonizmem. Przekonanie, że jakiekolwiek by nie było źródło problemów, to w technologii znajdziemy rozwiązanie. Gdybyśmy uznali, że częścią technologii jest poszukiwanie innowacji dysruptywnych, czyli przełomowych. I przełomowość polega między innymi na tym, że one stare wzorce zachowań, stare wartości, schematy także instytucjonalne usuwają w cień, wypierają. Gdybyśmy
z takim entuzjazmem kojarzyli to, co nazywane bywa kulturą ciekawości. Tutaj mówi się, że Google zawsze przodował w tworzeniu kultury pracy, gdzie była kultura ciekawości. To do momentu, gdy technologie ludzkie miały charakter lokalny, gdy innowacje miały charakter cząstkowy, dotyczyły jakiegoś fragmentu planety, jakiegoś fragmentu ludzkiego życia, to technoentuzjazm był siłą twórczo-postępową. Ale od momentu, gdy nastąpiło poprzez internet sprzężenie bardzo wielu technologii, czego ukoronowaniem jest internet rzeczy, gdy nastąpiło zautonomizowanie się procesów technoewolucji, gdy poprzez postępy w badaniach AI doszliśmy do progu, w którym technologie mogą zupełnie nad ludzkością zapanować, to bezrefleksyjne chwalenie jakiejkolwiek innowacji, bez brania pod uwagę społecznych, niezamierzanych konsekwencji, może stać się śmiertelnie niebezpieczny dla ludzkości. Ta ideologia rozgrywa się jakby poniżej radaru sporu politycznego i klasycznego sporu ideologicznego i nie jest dostrzegane niebezpieczeństwo. Nie jest dostrzegane niebezpieczeństwo, który technoentuzjazm ze sobą niesie. Ja bym podsumował ten argument, tą moją linię argumentacji o niebezpieczeństwach przenoszonych przez technoentuzjazm jednym eksperymentem myślowym małym. Otóż wyobraźmy sobie, że każda nowa innowacja, jaka powstanie, nie ma negatywnych skutków, bo normalnie innowacje przynoszą plusy i minusy. Coś psują, coś reperują, znane powiedzenie, lepsze jest wrogiem dobrego. Wyobraźmy sobie, że innowacje mają same korzyści. To nawet gdyby tak było, gdyby wszystkie innowacje technologiczne, cyfrowe, gdyby wszystkie aplikacje nie przynosiły żadnych konsekwencji, na przykład uzależniających, to sama liczba innowacji wstrzykiwanych w krótkim obszarze czasu i modyfikujących wszystkie warstwy życia społecznego i psychicznego jest poważnym zagrożeniem dla dobrostanu ludzkości. Z prostego poziomu, ponieważ istnieje tylko określony poziom przyswajania zmienności społecznego świata przez człowieka. Rewolucja cyfrowa, przynosząc o wiele mniej wzrostu produktywności gospodarczej niż się spodziewano, przyniosła skokowy wzrost złożoności świata. Dodanie do świata realnego warstwy cyber zwiększyło złożoność życia społecznego powyżej poziomu zdolności rozumienia przez człowieka i regulacji przez instytucje. Zatem gdy innowacji jest za dużo, gdy pól zmienności jest zbyt wiele i gdy dzieją się one zbyt szybko, to nawet same korzystne zmiany, ale skumulowane, przynosić mogą opłakane skutki. Czy pana zdaniem uzasadniłem swoją tezę, że technoentuzjazm jest najgroźniejszą z ideologii, czy tak, czegoś brakuje w tym rozumowaniu? Tak, tak. Uzasadnił pan, natomiast no to brakuje mi jeszcze odpowiedzi, dlaczego ci wszyscy mądrzy ludzie, których oglądamy w mediach, w Sejmie, czy w różnych innych miejscach naszego państwa, no o tym nie mówią. No, bo z kilku powodów. Po pierwsze, zanurzeni są często w bieżącej polityczności, a ci z nich, którzy myślą strategicznie, to myślą strategicznie w kategoriach polityczno-ekonomicznych. Świadomość technologiczna ciągle jest na uboczu. To jest jeden wymiar. Drugi wymiar, pewien poseł z 5 lat temu mi powiedział, jestem świadomy nadużyć, które big techy powodują w Polsce, ale obawiam się, że gdybym na przykład składał jakieś interpelacje mające na celu wyjaśnienie tego, jak algorytmy Google zarządzają obiegiem informacji w polskiej infosferze, to Google wystarczy, że przy najbliższej kampanii wyborczej zastosuje prostą sztuczkę.
Jak ktoś pisze moje nazwisko jako kandydata w wyborach, ono się ukaże nie na pierwszym czy drugim, ale dopiero na czwartym albo piątym ekranie. Nie ocenzuruje informacji na mój temat, ale zepchnie je praktycznie w niebyt. Ten poseł w chwili szczerości powiedział, że boi się narazić firmie, która może mieć dużo do powiedzenia w procesie zarządzania obiegiem informacji w obrębie naszego społeczeństwa. Jest powszechnie skądinąd wiadomo, że big techy mają rozbudowane działy i środki lobbystyczne i one nie muszą nikogo korumpować. Wystarczy, że umiejętnie odwracają uwagę. Byłem kilka miesięcy temu w Poznaniu na Impakcie i tam wystąpił przedstawiciel Google'a na cały region europejski, bo ja przynajmniej pewnej problematyki Google'a i powiedział, jakie to świetne korzyści dla służby zdrowia przynoszą rozwiązania sztucznej inteligencji, które Google wypracował. I nie powiedział, jak sądzę, w swoim wystąpieniu żadnego fałszywego zdania. Rzecz w tym, że nie powiedział całej prawdy. Nie powiedział, jak destrukcyjne skutki dla psychiki i moralności ludzi, w tym dzieci, wywiera na przykład patostreaming na YouTubie. Jakie złe skutki uzależnienie od oglądania filmików, a ostatnio shortów na YouTubie są. Jakie skutki przynoszą algorytmy promujące informacje skandaliczne nad informacjami wyważonymi i tak dalej, i tak dalej. Opowiedział o korzyściach, które przynoszą niektóre innowacje i nie opowiedział o potężnych stratach świadomościowych, intelektualnych, moralnych i emocjonalnych, które przynoszą te algorytmy, dzięki którym te firmy, przecież nie tylko Google, także na przykład Facebook, Instagram i tak dalej, związany z Facebookiem, Instagram, przynoszą każdego dnia o miliardach, które są wypracowywane przez niewolników, w tym dzieci pracujące niewolniczo po wiele godzin, pochylone pokornie nad ekranami. Wypracowują te miliardowe fortuny. No tak, myślę, że dla tych, którzy myślą i łączą kropki, ta odpowiedź już wystarczy. Panie profesorze, Instytut Spraw Obywatelskich zwrócił się ostatnio z apelem do ministra edukacji Przemysława Czarnka o wprowadzenie odgórnego zakazu używania przez dzieci telefonów w szkołach. Co pan na to? Ja osobiście to w pełni popieram. Nie wiem, czy ten zakaz będzie wprowadzony, jakie jest stanowisko ministra. Nie miałem okazji z nim o tej sprawie rozmawiać. Wiem, że minister jest świadomy zagrożeń, bo sam byłem świadkiem, jak na jednej z konferencji na Uniwersytecie w Londynie powiedział, że technologie cyfrowe spowodowały, że formuła, którą używaliśmy w XIX wieku pod zaborami, żeby chronić substancję, tkankę narodową, twierdzą nam będzie każdy próg i już nie działa, ponieważ ten oficer werbunkowy, którym jest smartfon, wślizgnął się do każdej rodziny, do każdej psychiki i do każdej podświadomości. Więc minister Czarnek jest świadomy pewnych zagrożeń. Natomiast nie wiem, czy bierze pod uwagę, rozważając tego typu decyzje, to, że część rodziców wyraża sprzeciw, bo nie jest świadoma zagrożeń, jakie przynoszą smartfony w rękach ich dzieci, a chcą mieć poczucie, moim zdaniem, złudne, nieprzemyślane bezpieczeństwa dzięki temu, że mogą w każdej chwili do dziecka zadzwonić, jakby przez setki lat dzieci nie wychodziły z domu i nikt nie mógł do nich się dodzwonić. I mam też wrażenie, że jest jakaś część środowiska nauczycielskiego, nie ta, która była na konferencji, uwaga, smartfon w Katowicach, o której pan mówił na początku naszej rozmowy, bo tam byli nauczyciele zatroskani i kompetentni co do zagrożeń cyfrowych, ale część nauczycieli, którzy mają odwieczny problem nauczycielski z niesfornymi dziećmi w klasie, to patrzy z ulgą, jak dzieciaki zamiast rozrabiać, kłócić się, po prostu są zanurzone w jakichś filmikach. Więc być może to wprowadzenie takiej decyzji, którą ja osobiście jako badacz, jako socjolog
i jako ojciec tegorocznego maturzysty stuprocentowo popieram. Nie wiem, czy to minister zrobi, ale jeśli potrzeba dodatkowego głosu mówiącego, że jest to potrzebne, to mój głos tutaj należy dodać. To bardzo dziękuję za tą deklarację. Ja niestety obserwuję taki mechanizm, że było w okolicach lutego, marca minister chyba bodajże w Radio Z w rozmowie opowiedział się za takim odgórnym zakazem. Później zauważyłem falę ataków i tłumaczeń, ataków medialnych i różnych osób na tą wypowiedź ministra Czarnka w duchu, że to jest niezgodne z prawem, że ograniczamy wolność dzieci i tak dalej, i tak dalej. I później rzecznik Ministerstwa Edukacji zaczęła mówić o tym w mediach, że również dla Polskiej Agencji Prasowej, że kwestie reguluje, byłoby to złamanie prawa oświatowego, a kwestie każda ze szkół może sobie uregulować sama, lokalnie. No ale jest z tym wyzwanie, jak Polska długa i szeroka, bo o tym właśnie ci świadomi nauczyciele i też rozświadomi rodzice, o których pan wspominał, mówią. No cóż, czas pokaże, co wygra. Panie profesorze, przedostatnie pytanie. Mamy Instytut Pamięci Narodowej, dużo o nim przy okazji różnych dyskusji mówimy. Przywołujemy go, on ma olbrzymi dorobek, jest instytucją potrzebną w naszym państwie. A czy potrzebujemy Instytutu Przyszłości Narodowej? Moim zdaniem tak. Z wielu powodów, bo niezbędne jest instytucjonalne zogniskowanie refleksji nad wyzwaniami przyszłości. Tym bardziej, że w roku 2005, gdy Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy objął władzę, rząd Kazimierza Marcinkiewicza rozwiązał rządowe Centrum Studiów Strategicznych, co było posunięciem rozsądnym, bo to centrum produkowało rzeczy marnej jakości intelektualnej. Ale proszę zwrócić uwagę, że teraz docierając do końca drugiej kadencji, Prawo i Sprawiedliwość nie potrafiło powołać jakiegoś następcy rządowego Centrum Studiów Strategicznych i formuła Instytut Przyszłości Narodowej jako nawiązująca do tamtego IPN-u oryginalnego bardzo mi się podoba w symbolice, bo jest naród i naród musi rozmawiać ze samym sobą i oczywiście z narodami sąsiadującymi innymi o przyszłości. I pewno nie w takiej skali finansowej, bo wiadomo, są koszty utrzymania ogromnych zbiorów archiwalnych, które IPN musi ponosić, to dziedzictwo, ale w jakimś poważnym kalibrze. Ja mógłbym sobie wyobrazić, że taki instytut byłby poza jakby stałą pewną częścią, miałby takie moduły wychodzące, mające charakter jakby politycznie ekumeniczny, to znaczy, że każde ugrupowanie, które wygrywa wybory albo nawet wchodzi do Sejmu, albo nawet przekracza próg 3%, mogłoby na czas kadencji obsadzić swoimi ekspertami jakieś zespoły analityczne w takim instytucie. Czyli tam byłyby stałe profesjonalne i zespoł analityczny, powiedzmy lewicy, SLD i oczywiście głównych partii rządzących. Czyli żeby zrobić krok dalej z tej formuły, że partie mają obowiązek jakąś część dotacji wydawać na fundusze eksperckie, a z tym różnie bywa, ale jest tak, że oto dostajecie, przekroczyliście próg wyborczy, macie 10 etatów do obsadzenia, ale musicie tam przedstawić ludzi o kompetencjach intelektualnych, powiedzmy minimum doktorat, jakiś dorobek i oni mają prawo budować jakby wizję przyszłości kraju związane z waszym systemem wartości. Czyli z jednej strony zrobienie mocnego rdzenia intelektualnego państwa, z drugiej strony
z płaszczyzną ekumeniczną, gdzie eksperci nie w świetle kamer, które to kamery sprowadzają każdą debatę do teatru, mogliby prowadzić rzeczowy namysł nad losami ojczyzny. A ostatnie pytanie, bo tutaj o roli państwa jako wspólnoty, a ostatnie pytanie nie dotyczy nas indywidualnie, obywateli. Co każdy z nas może zrobić, żeby powstrzymać? Na poziomie pierwszym osobistym, osobista higiena cyfrowa, troska o higienę cyfrowej w rodzinie i zaangażowanie się i na poziomie rodziny, zbiorowości w jak największą liczbę zdarzeń w domenie real. Żeby cyber nie pożerał nas wszystkich, żeby to, co cyfrowe, nie pożerało tego, co analogowe. Rozmawiać z dziećmi, pokazywać, że świat nie może być tylko plastyczną masą, którą pod siebie lepimy, że istnieją archetypy, czyli kody wartości w starożytności już uformowane, takie jak macierzyństwo, ojcowstwo, odpowiedzialność, jak miłość erotyczna, i że bez tych wartości człowieczeństwo nie przetrwa, i robić to wszystko jak najczęściej w sytuacjach, kiedy możemy patrzeć ze sobą w oczy, kiedy wspólnie pogramy, możemy pograć w piłkę, się wspólnie spocić i jakby poczuć opór materii biologicznej, jaką są nasze organizmy. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj państwa i moim gościem był pan profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Tylko zupełnie także dziękuję, że nie wystąpiłem, nie przedstawiałem tu punkt widzenia prezydenta, tylko swoją własną opinię jako analityka i socjologa. A mam nadzieję, że słuchacze nie będą utożsamiali tych moich ocen ze oficjalnym stanowiskiem jakiejkolwiek instytucji, z którą jestem związany. Ja mam z kolei nadzieję, że wszyscy decydenci jednak biorą pod uwagę to, co pan profesor mówi w debacie publicznej, również dzisiaj podczas tego podcastu. Na koniec żegnam się ja, Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!